Hej, cześć mam wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek Skyrima. I wiem, że on jest po prostu później niż zwykle, ale dopiero jest godzina 18:50. Zaczynamy wydarzenia w Polsacie. No i dopiero teraz mogę siąść i nagrać Skyrima. Wcześniej się po prostu nie dało. Ale dobra, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku tam pomogliśmy jakiemuś ziomeczkowi oczyścić jaskinię z samic leszych. Chyba tak. I dobra, gdzie jest wyjście? Tu jest tędy wyjście. Tędy i idziemy, okrążamy tę górę i idziemy do kolejnej jaskini, gdzie mamy tam coś odnaleźć. Słowo mocy mamy od sobie odnaleźć. Odnajdziemy to słowo mocy i potem zaczniemy robić wątek główny, bo na poboczne to ja już nie mam sił. Znaczy mało mi siły, ale nie chcę, żeby ta seria trwała 100 odcinków, bo jakby ona miała trwać 100 odcinków, to bym musiał wrzucać 3 odcinki dziennie, żeby to się nie dłużyło. Bo tak to trochę przypał. No. Także tak. Wczytuj się. Dobra. Idziemy chyba tę stronę, tak mi się wydaje. Chyba dobrze mi się wydaje. Okrążamy górę. Tutaj ładnie sobie schasamy jak górska kozica. Nie dajemy sobą pomiatać siłą natury. Nie ma to jak siąść do Skyrima na pół godziny tylko. I to jest jedyna gra, jaką w ogóle mogę grać. Powiecie, sobota. Akcja sprzątania. Jakieś tam wyjazdy. Rodzina przyjeżdża. Żeby się spotkać, coś, jakieś chuje moje dzikie węże. Wszyscy chcą się nagle spotkać. Dzieci się drą za oknem. Ja nie wiem już co ze sobą zrobić. O, łoś. A ty kim jesteś? Kolejny wampir, czy mi się tylko wydaje? Trzeba było tu Nekromanta. przyjaźnić. Boże, jaki debil. Gorszego nekromanty w życiu nie widziałem. Dębowe ciało, ale przynajmniej fajną. Te. Zniszczenia to. Chociaż wezmę to sobie. Potem w tym speltatorze, czyli tym katalizatorze, będę mógł zdjąć zaklęcie z tej szaty. Zdjąć klątwę. Dawać mi to loading. A się wkurwie. No. Teraz szybko. No. Fajnie, że wypierdzielaj. Lol, sama się podpaliła. Co dość. Płomienie mam, ale mogę sprzedać albo postawić sobie na książeczce. Na biblioteczce, nie na książeczce. Nie umiem mówić. Pomocy. Dajcie mi tu jakieś. O cholera. Mamut by na mnie spadł. Dajcie mi tu jakieś kamienie duszy czy coś, bo trochę bieda u mnie z tym. Co to jest? Nie wiem. Wolę chyba nie wiedzieć. Bang bang! Skurwysyny, to ja. Ja już widzę co tu trzeba. A dobra. Wiedziałem, że ta płyta coś zrobi. Płoń, ropo, płoń! Nie no, bardzo klimatyczna mieścina, nie powiem. Siema. Ślizgasz. Kurde, wyssałbym mu duszę. Takim bym był nekromantą. Ajaj. Co tu się pali? I dlaczego tu się pali? Nie wiem, to jest magia, tego nie ogarniemy. Yes, it's me, Adele, uczeń nekromanty. Wow! Ale nas jebło. Dobra, zdychaj. Nie, potrafię znacznie więcej. Proszę, zdychaj. Tarcza i Izgramora mnie ochroni. Tylko nic przez nią nie widzę i muszę włączyć tryb trzecioosobowy. Gdzie jest?
Pomniejszy uzdrowienie. To ma do siebie duża tarcza. Mało przez nią widać. Okej. Nie wiem, gdzie jest to słowo mocy, a mi się nie chce szukać tam jakichś skrzynek czy coś, bo i tak tam... Ała! Halo! Proszę mnie nie bić! Co za wredny kamień. Aaaa! Jest ktoś mój! O, słyszę już. Ten klejnot duszy bił mnie. Ale go ujarzmiłem! I zmieniłem jego ogień w błyskawice. Kto oglądał Avatar? Aaaa! Chwila. Nie, tu mam przecież ognisty oddech. No, ja pierdolę! Gdzie ja się zapisałem? Pewnie przy wejściu. Pewnie przy wejściu był autozapis. Ktoś by się tego spodziewał. 6 minut wyjęte z życia. Lol, nie umie trafić. Lol, lol. Proszę bardzo, pokazałem. Dawaj to, to, to. I się żegnamy. Dajcie mi zaklęcie, które... Tak. Dajcie mi zaklęcie, które wysysa duszę. Ja tylko jego potrzebuję. Żadnego więcej. Heh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 
No spoko. W tę stronę. Akurat nam się krzyk załaduje. Fajer. Wypierdzielaj. Ognisty uczniu. Ogień jest niebezpieczny. Zdychaj. Dobra. Wszystko się pali w ratunku. Czeladnik. Pewnie tego nie otworzę. Im więcej wytrychów stracę, tym bardziej się nauczę, jak bardziej efektywnie otwierać zamki. Bo to ma w końcu kurwa sens. Tak, rozpierdol jak największą ilość zamków, żeby się nauczyć, jak nie rozpierdalać zamków. Tak na moje powinno być odwrotnie. Fakt, że uczymy się na błędach, no ale... Jak uczymy się na czymś, co jest udane, to chyba to ma większy sens, prawda? Ale co ja tam wiem? Wytrych 5, czyli akurat tyle, ile straciłem. I stalowa tarcza, super. Kurwa! Wspaniały staw. Jestem zachwycony. Zapisz. Nie powiem, tego właśnie było mi trzeba. Dobra. Wyciągamy już miecz. Aha. Chyba, dawaj to, chodź tu. Niedoświadczony mag ognisty. Ja? Chodź tu. Dlaczego nie mogę... Dlaczego się on nie wybrał? Proszę się palić. Nie to, Jezus Maria. To chcę. Uzdrowienie. Spiechy, dalaj, ognisty magu. Dawaj to. Dawaj to. Flaszka, nie. Awersja do ognia, tak, tak. Właśnie, awersja do ognia. Czy ja nie miałem takiej mikstury wcześniej? A, to cel jest podatny. A jest jakaś mikstura odporności na ogień. Odporności, a nie lepszego jebnięcia ogniem. Jezus, debile. Wino. Co się błyszczy, to jest zaklęte. To jakiś hełm. Cesarski. Jak go zabiorę, to coś się złego stanie. Ja nie powtórzę czynów Indiana Jonesa. Nie będę głupi.
Dobra, dawać mi ten smoczy krzyk. Wow. Jest klejnot duszy. Puferek. Furia, coś. O! Ale będzie zaklinania i odklinania. Dobra, a którędy się tam wchodzi? Tędy? Bo Jorzech niebia. Chyba tędy. No zdecydowanie. Czołem łyse skurwysyny. Astronaut. Nie. Tak. Gdzie to? Dajcie mi tu te awersje, znaczy ten miksturę odporności na ogień. Zwiększa odporność na obrażenia od ognia. Dokładnie. Zdychaj. O, lol, zdech. Co ty robisz? Zdychaj od ognia, szmato. Nie, czekaj. Tutaj trzeba dać ten klejnocik. Już się świeci, bardzo ładnie. Nie mam mikstur! O kurwa. To źle. To bardzo źle. Zdychaj! Cios krytyczny, fajnie, ale... Spętany miecz, o. To mnie interesuje. Piekło. Ognisty oddech. Krzyki. Ogień, piekło, a ostatnie to pewnie będzie... stos? Dobra. No fajnie. Jeden z moich ulubionych krzyków właśnie został zrobiony. Tutaj mamy katalizator, zaraz się z nim pobawimy. Ale gdzieś tutaj jeszcze były... O, niezwykły klejnot. Nie wiem do czego on jest, ale... Dobra, pobawmy się w katalizatorowanie. Zdejmij zaklęcie. Szata maga. Tak. A żeby zdjąć, to też muszę mieć klejnot duszy? Na serio? Nie. Aha, ja po prostu znam to. Dobra. To nie, bo ja to mam. To nie, bo nie. To chcę. Tak. Premia do zniszczenia i regeneracji many. Okej. To w sumie mógłbym sprzedać sobie. Jebać. Pieniędzy na razie nie chcę. I dobra, mamy level. I możemy sobie... Ale najpierw level. Level, ważna rzecz. Okej. Ja chcę pójść tutaj sobie w zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Tu jest zaklinanie, poproszę. 40% silniejsze. Albo... Tutaj 50. Dodatkową magię do doładowania. I nie czaję. Ognia dla broni. Dobra, po prostu to dam. Się bawimy w zaklinanie, to się zaklinajmy. Dobra, przedmiot. Co ja tu mogę sobie... Mógłbym w sumie... Ten miecz ostrzy. Tak, te katane. Zaklęcie. Jakie zaklęcie? Na pewno nie premię, bo to jest do pancerzy. Istoty i ludzie na maksymalnie 10 poziomie uciekają. Czyli jak jebnę, to oni uciekają. To nie jest zbyt pożądane. Włóku, to ono, to może. Osłabienie magii. Trafienie zwiększa magię celną. Od porażenia, to ja mam ten miecz. Od mrozu. I wchłania 8 punktów zdrowia. Czyli dodatkowe po prostu zdrowie. Ja może to chcę. I klejnot... Aha. Ładunki 5. Pięć ładunków to się tak średnio opłaca, co?
Nie na ten poziomie zaklinania. Może tak. Nie no. To brzmi zajebiście, bo ładunków jest dużo. A jeden punkt. Mech! Mech! A to? To już brzmi lepiej. 20 ładunków. Dobra, może być. Klejnot duszy. Tak. Chociaż nie, nie muszę, co nie? Stwórz. Aha, muszę klejnot duszy sobie dać. Dobra. Coś sobie zakleliśmy, jest fajnie. O. Klejnot duszy, fajnie. O, jeszcze jeden, może być jeszcze jeden. Pierwsze mrozy. Przywołanie. Super. Okej, okay, dogę. Szkielet coś ma? Złoto. Sole ognia. Awersja. Mamy kilka tych. No. Tych. Kurwa. Jak to się nazywało? Klejnotów duszy. O. Pióro. Zwój kuli ognistej. Bierz tu. Nic tam nie ma. Tutaj nic nie chcę. Oczy mi się gubią. Nie wiem na co patrzeć. A, muszę się uspokoić. Jak tu się wydostać? Tu jest łańcuch. Nie zauważyłem go. Za szybko dostałem jakiejś choroby lokomocyjnej. Autentycznie. Za szybko przeskakiwałem pomiędzy punktami i oczy mi prawie wysiadły. Ała, boli. Tutaj. Nie polecam tego uczucia. Czujesz się tak, jakbyś miał takiego laga. Jakbyś nie spał przez 5 dni albo przez 2 czy 3 i nagle uczestniczył w jakiejś super inauguracji czegoś tam i musisz na wszystko patrzeć, a nie masz czasu, żeby nie, twój mózg nie ma czasu, żeby przeanalizować to, co już zobaczył. I zanim zapamięta to, i zanim przeanalizuje to, co zobaczył sekundę wcześniej, to już musi analizować co innego. I tak robi się taki lag. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bo ja sam nie wiem. Okej. Okay. Nie, nie. Do pękniny w sumie. A nie, ja tu nie jestem. Ja jestem gdzieś tu. W Rzecznej Puszczy mogę się... tutaj nie. Obrońcy świtu? W sumie... mógłbym do tych obrońców świtu się... No ale panie, no ile bym tu szedł? Ja to przejdę sobie tak o... Przejdę tam do w następnym odcinku. Nie, nie, nie. Mapa. Uchwo. Mapa. Co to jest? Nie. Nie. Nic. No. Okej. Nie wiem co zrobić. Nie wiem co zrobić, więc chyba po prostu spotkam się z Delfin w Rzecznej Puszczy i zakończymy odcinek. No. Bo on ma już 19 minut, a ja zaraz będę musiał zwijać, bo spotkanie rodzinne razy 3. Kocham soboty. Zwłaszcza w wakacje. Wszyscy wtedy nabierają takiej chęci, żeby przyjść do ciebie, powspominać dawne dzieje. Ależ się zrymowało. Jestem normalnie poetą. Wiesz, jestem... Czy ja kurwa wyglądam na jakiegoś gwałciciela? Serio, babo? Gospoda pod śpiącym gigantem. Dobra. Gdzie jest Delfin? Wydaje mi się, że nikt cię nie śledził. Chodź, mam plan. Dobra, spoko. Nikt nic nie podejrzewa, co nie? Nie no, gdzie to? Zamknijmy drzwi, dekonspiracja. Nie, dekonspiracja to jest odnajdywanie spisków. Konspiracja, szmaty.
Jebane powstanie warszawskie. Które będziemy świętować za dwa dni. Jak przemycimy cię do ambasady Talmoru? Oho. A co z tobą? To byłby kiepski pomysł. Ściągnęłabym na siebie niechcianą uwagę, ale ciebie jeszcze nie znają. To ma być pocieszenie, tak? Jaki masz plan? Ambasadorka Talmoru, Ellen Venn, regularnie organizuje przyjęcia, na których bogaci i wpływowi podlizują się Talmorowi. Aha, znam te imprezy. Nazywają się bankietami. Kiedy już znajdziesz się w ambasadzie, wyjdziesz po cichu i poszukasz tajnych akt Ellen Venn. Mam łącznika w ambasadzie. Nie byłby skłonny samodzielnie podjąć się tak ryzykownej misji, ale może ci pomóc. Nazywa się Malborn. To leśny elf. Ma mnóstwo powodów, by nienawidzić Talmoru. Możesz mu ufać. Dobra. Dam mu znać, żeby spotkał się z tobą w samotni w gospodzie pod mrugającym ślizgaczem. Wiesz, gdzie to jest? Kiedy ty będziesz robić swoje, ja zajmę się zorganizowaniem dla ciebie zaproszenia na małe przyjęcie u Ellen Venn. Kiedy załatwisz już wszystko z Malbornem, spotkaj się ze mną w stajniach samotni. Jakieś pytania? Nie, ser. To już wiem. Jak mam się dostać? O. Pozwól, że ja się tym zajmę. Nie martw się, będziesz mieć prawdziwe zaproszenie. O ile odegrasz przed strażnikami miłość dla Talmoru, puszczą cię do środka. Co mam zrobić? Nie, to już wiem. Zobaczymy się w samotni. Zgoda. Zachowaj ostrożność. Bijemy za naszą młodość, za płynący jak wino czas. Za epoki napaści kres, za śmierć, co oszczędziła nas. I ja bardzo wam dziękuję za oglądanie odcinka tego. Widzimy się w następnym, który będzie już jutro. Do zobaczenia, przyjaciele.